23 rok tego biegu. To jest już wspaniała tradycja pod hasłem Młodość, Trzeźwość, Sport. I za chwilę podsumujemy tą właśnie 23 edycję biegu. Jest mi bardzo miło powitać naszych gości oraz gospodarzy dzisiejszej imprezy. Serdecznie witam pana przewodniczącego Rady Miejskiej Damiana Karpińskiego. Witam serdecznie wiceburmistrza Dobrodzienia Marka Witka. Wiem, że za jakiś czas powinien do nas dojechać. Witam serdecznie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Dobrodzieniu Joachima Wloczyka. Witam przewodniczącą Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Dobrodzieniu panią Małgorzatę Chrzęstek. Witam Straż Ochotniczą Straż Pożarną z Dobrodzienia wraz z komendantem panem Grzegorzem. Witam serdecznie. Najlepszego również zwycięzcom, tych, którzy tutaj za chwilę zostaną nagrodzeni za pierwsze, drugie, trzecie miejsca, ale gratuluję i myślę, że wszyscy gratulujemy wam wszystkim, wszystkim tym, którzy w biegu wzięli udział. Wszystkim serdecznie gratuluję. Każdy z was jest zwycięzcą tego biegu. Dziękuję miejsce bardzo. Trzecie w tegorocznej edycji biegu majowego. Katarzyna Skowronek, gimnazjum 723. I tutaj jest puchar. Za trzecie miejsce oraz nagrodę rzeczową otrzymuje głośniczki do telefonu komórkowego. Także bardzo fajna, cenna nagroda ufundowana przez firmę Ares. Teraz, panie przewodniczący, wręczamy za miejsce drugie Kinga Toman z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 721. I tutaj mamy żółtą, oprócz pucharu, mamy żółtą poduchę ufundowaną przez Dobrotekę. No i ten splendor, to miejsce drugie na podium, to jest rewelacyjne miejsce. 7:21, bardzo dobry czas. Przypomnijmy, że rekord w kategorii dziewcząt wynosi 7:07, ustanowiony przez Beatę Skowronek. I mistrz tegorocznego biegu, panie dyrektorze, prosimy o dołączenie również przewodniczącym do wręczenia. Wiktoria Moskali, gimnazjum, gratulujemy, 7:15. Fundowanie przez Urząd Miejski w Dobrodzieniu. Uprzejmie poproszę pana burmistrza i pana przewodniczącego rady. Miejsce trzecie w tegorocznej edycji biegu uzyskał minimalnie. No, mógłbym powiedzieć, że o długość głowy. No tak rzeczywiście było. No przegrał o tą długość głowy Karol Wichary. Miejsce trzecie, 7:43.51. I tutaj bardzo fajna nagroda, głośniczki do telefonu komórkowego. Gadżety gminy Dobrodzień, puchar za miejsce trzecie. I tak jak każdy z dziesiątki, brązowy medal. A ten, który ma tą głowę bardzo szybką, mianowicie wicemistrz tegorocznej edycji biegu z czasem 7:43.50, Dawid Monkos, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Wicemistrzostwo. Brawa dla Dawida. I tutaj pufa ufundowana przez Dobrotekę. Pufa w kolorze czarnym dla Dawida. Oraz puchar za drugie miejsce w 23 edycji biegu. No i cóż, mistrzem. I to zdecydowanym, bo no niemal pół minuty różnicy dzieliło go od
następnych biegaczy na mecie z wynikiem 7:17. Mika Łukasz, gimnazjum.